Hej, witajcie, cześć, z tej strony Gabor, a to jest kolejna reakcja na film SCP. Tak jak zapowiadałem z poprzedniego dosyć krótkiego odcinka o 14, że będzie jeszcze jeden o 18, dlatego tak jak mówiłem, będzie ten odcinek, jest teraz i mamy coś krótszego, żeby no jednak dwa krótsze odcinki równa się jeden dłuższy, mam nadzieję. A mianowicie mamy SCP-087 klatkę schodową. Dobrze znany SCP, ale tutaj mamy film o nim, czaciki moje kochane. Mam nadzieję, że będzie to dosyć spoko. Nie jest on zbyt popularny, zaledwie 160 tysięcy wyświetleń, gdzie niektóre dobijają do milionów już, ale mam nadzieję, że będzie bardzo spoko. No i oglądamy. Lecimy. Zaczynamy od takiej sceny. Mamy jakieś otwierane drzwi z kimś. Mamy tutaj jest napis CAM 2, wy tego nie widzicie niestety. I ktoś chyba schodzi tutaj. Hej. No schodzi na dół. Czy jest, są polskie? Są polskie napisy. Okej, czyli mamy to z perspektywy klasy D, tak? Oj, oj, oj. Tak, świeć w kamerę, to nie psuje przypadkiem matrycy, kumplu. Dobra, spoko. Wiecie co, ja zawsze myślałem, jak trudno, czemu jest trudno otworzyć taki film? Ponieważ zwyczajnie nie ma tak długich schodów do nagrania czegoś takiego. Żeby to było longiem, żeby to było wiarygodne. Ale no dobra, czy ten film to będzie typowe 087, czyli świecenie tylko w dół i bawimy się? Czemu zaczynasz od czwartego piętra, kumplu? Ale no dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście link do samego filmu, jak i do kanału autora macie w opisie. Zapraszam gorąco. I zobaczymy jak to będzie. To będzie coś takiego... Coś... Komunikuję się z MTF-em, spoko. I to babę! Ktoś płacze. I think it's Watch. Yeah, it's definitely someone crying. Może nieśmiałek. A woman maybe or a child. We're picking it up now. Thank you. Dobra. Zmieniły się kolory, lol. Fiksuje kamera. Ej. Zawsze chciałem to zrobić. W każdej grze o SCP chciałem to zrobić. Będzie dźwięk? Nie ma dźwięku, spada w nieskończoność. Dob, zawsze chciałem to zrobić. Zawsze po prostu. Rzucić taką monetę i zobaczyć co będzie. Ja się nie dziwię, że nic. Ja bym glowsticka tam rzucił i zobaczył co się tam stanie. Jakąś pałkę, ten świecącą czaciki. Będzie to płaczące coś i czy to jest ten typowy ziutek, ten SCP-koi. Możesz przed siebie, a nie w dół. Czy możesz zwiększyć promień tej latarki, ziomeczku? Masz ładny głos swoją drogą. A znowu się wiksuje. Co słyszałeś? Melduj. MTF? Typowe MTF, no tak. Znaczy MTF, przepraszam, scientyści. Ty dopiero przeszłaś dwa piętra, już speedrunowałem to. Rust. It smells like rust and maybe. Co to jest? Czemu masz czerwone strój, a nie pomarańczowy? A fu. A, to jest obleśne. No nie było go się ekranie, bo ten bitrate wariuje. Ej, wiecie mi się z czym to kojarzy? Była taka gra, boże, nagrywałem ją. Ona też była o SCP schodach, ona się jakoś inaczej nazywała. Project coś tam? W każdym razie była mega ładna i w ogóle miała mega fajną muzykę w menu. I strasznie mi się to z tym kojarzy. Że tam było strasznie to rozwinięte i w ogóle. Przed siebie, nie w górę. Tam jest tylko gaśnica. Czemu nie weźmiesz gaśnicy? Nie panikuj. A, zacznie zbiegać na dół, no tak. Też bym w sumie zaczął tak robić. Albo w górę? We lost you for a moment.
A ty żyjesz? There's no fucking way I'm going down there. Zabijemy cię. Please continue downward. A jeszcze grzecznie, jeszcze. No! Fuck you! Fuck you! Nie, co ty do niej mówisz? Okej, tego się nie spodziewałem. Czemu schodzisz w dół, dziewczyno, a nie w górę? Tak, biegnij. Jezus, coś tam było. Świeć przed siebie, no to za debil to nagrywał. Chyba spadła. Chyba spadła ze schodów. Okej, coś tu stoi, jakieś włosy. Czy to jest sukienka? Okej. To było spoko. W sensie, wiecie co zauważyłem w tych grach o SCP, że one zawsze, ale to zawsze, w sensie, Boże, w grach o schodach SCP, że zawsze ma jakiegoś innego przeciwnika. W podstawowej wersji była ta twarz biała, co nie? Później w kolejnych wersjach był ten Jeff, ten czerwone zęby i oczy i w ogóle. Jeszcze jakichś białych, że widziałem, jeszcze jakichś demonów, jakichś takich z piekła. Tutaj mamy za to jakąś dziewczynkę. Jestem ciekaw, czy to jest oparte na tym, że nie jest precyzowane, co jest? Czy... O, wersja pełna nawet jest. Czy z tego powodu, że po prostu każdy ma dowolność? Właśnie, to było w jedynce. Znaczy w jedynce, no po prostu, więc naprawdę, czaty, to jest fajne i boli mnie to, że niestety te gry o SCP się tak słabo, ten gry o schodach się słabo oglądają. Przez to, bo mi się fajnie w nie gra, mimo tego, że to jest schodzenie i w końcu jakiś finalny ending, bo ja się tak przestraszę i to jest dobre. W każdym razie dziękuję wam gorąco za oglądanie, nie będziemy przeciągać 3 minut do 10 minut. Masz pomyślane i mam nadzieję, i przepraszam za ten odcinek o 14, taki krótki. Zapraszam 4 godziny temu oczywiście na niego i mówił do was Gabor. Zapraszam do sociali w opisie oraz do reflinków, link do filmu oraz do twórcy tego filmu macie w opisie. Bye.